Dzień dobry. Na dzisiejsze pytanie będzie odpowiadał Bartek Bogdan z portalu PPC GStock. Cześć Paweł. Jak zainwestować dziś 1 000 000 złotych? Powiem Ci, że mi kwota 1 000 000 złotych to już całkiem spory kapitał. Co ciekawe, pojawiają się takie pytania w korespondencji z naszymi czytelnikami, co oznacza, że są inwestorzy, którzy dysponują taką kwotą. W mojej ocenie 1 000 000 złotych to już jest kapitał, przy którym należy bardziej patrzeć na bezpieczeństwo inwestycji niż skalę zysku. Dlatego ja osobiście zainwestowałbym przynajmniej 50% środków w jakieś bezpieczne aktywa. Fundusze obligacji lub fundusze rynku pieniężnego. Być może w fundusze obligacji amerykańskich albo niemieckich. Wydaje mi się, że lepszą opcją byłyby amerykańskie, ponieważ tam są jeszcze w miarę dobre rentowności w porównaniu do europejskich obligacji, które z racji skali luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny no mają ujemne rentowności. Natomiast pozostałe 50% podzieliłbym sobie pomiędzy inwestycje o nieco wyższym ryzyku, ale też starałbym się te 50% dywersyfikować. Czyli większą część jednak lokowałbym w ETF-y, natomiast z tych 50% mniejszą część już bezpośrednio w dobrze wyselekcjonowane spółki, które mają stabilną sytuację finansową, są w miarę tanio wyceniane na danych rynkach i wypłacają dywidendę. Czy trzymać środki na lokacie bankowej? Przy obecnym poziomie stóp procentowych nie jest to efektywna lokata kapitału. Posłużę się tutaj kilkoma cyframi. W Polsce efektywna, może inaczej, nominalne oprocentowanie średnie na lokacie, jakie możemy uzyskać, to jest około 1,4-1,5%. To jest nominalne, czyli nie uwzględnia podatku 19% od zysków kapitałowych i nie uwzględnia inflacji. Jeżeli uwzględnimy te dwa czynniki, to realne oprocentowanie jest ujemne. Można sobie zrobić prostą kalkulację. Dla lokaty rocznej z oprocentowaniem na poziomie 1,5% nominalnie, jeżeli zainwestujemy 10 tysięcy złotych, to z tego co liczyłem, dla takiej lokaty nominalnie mamy od 10 tysięcy złotych 1,22% zysku, czyli jakieś 125 zł. Natomiast jeżeli uwzględnimy inflację, o ile dobrze pamiętam, ona wynosi 2,6% obecnie, to wtedy się okazuje, że te 10 125 zł po roku jest warte około 9870 zł, czyli w zasadzie patrząc na siłę nabywczą naszego kapitału, naszych 10 tysięcy złotych, to mamy mniej po roku niż na starcie inwestycji. Także wydaje mi się, że trzymanie pieniędzy na lokacie jest bezsensowne. Tym bardziej jest to zastanawiające, że w Polsce systematycznie ilość środków na lokatach bankowych rośnie, bo w ciągu mniej więcej roku skoczyła z 800 miliardów złotych do ponad 1,5 biliona. To teraz wyobraźmy sobie sytuację, że 10% tej kwoty, czyli tej 10% z 1,5 biliona, czyli 150 miliardów złotych, jest przetransferowane na giełdę. To w zasadzie mamy pokryty demontaż OFE. Jakie zatem decyzje inwestycyjne powinien podejmować ktoś, kto nie ma żadnego pojęcia o inwestowaniu, a trzyma środki na lokacie bankowej lub w banku? Myślę, że powinien zacząć od bezpiecznych inwestycji, które będą w stanie wygenerować jakiś niewielki zysk powyżej inflacji. To mogą być obligacje Skarbu Państwa lub bezpieczne fundusze, właśnie obligacje albo od rynku pieniężnego, ewentualnie aby skorzystać z potencjalnej hossy rynków wschodzących i surowców, część z tego kapitału zainwestować w nieco bardziej ryzykowne aktywa, ale powinny to być też fundusze akcyjne, ewentualnie ETF-y. Natomiast jeżeli nie znamy się kompletnie na inwestowaniu, jesteśmy absolutnie na początku drogi, to myślę, że jeszcze nie decydowałbym się na inwestowanie bezpośrednio w akcje.
Z jakich narzędzi analitycznych korzystać przy wykresach, przy ich analizowaniu? To też moim zdaniem zależy od tego, co na rynku chcemy robić i w jakim interwale. Podejrzewam, że bardziej aktywni inwestorzy, którzy stosują trading krótkoterminowy, no będą potrzebowali tych narzędzi analitycznych, które jednak dadzą dostęp do rynku, do notowań w czasie rzeczywistym. Tego, co wiem, większość domów maklerskich udostępnia notowania w czasie rzeczywistym z podglądem do jednej oferty. Na pewno ma to BOŚ, w którym mam rachunek maklerski i jest to w ramach bezpłatnego pakietu podstawowego z jedną ofertą. Natomiast gdybym chciał mieć dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi, no to już musiałbym brać wyższy pakiet z AMI Brokerem. Inną opcją jest zainwestowanie na przykład w Metastoka, natomiast jest to już droga opcja, ponieważ to jest program zewnętrzny i trzeba za niego zapłacić no większą kwotę. Ja pamiętam, że dawno temu, przynajmniej 5 lat temu, kupowałem Metastoka za 1500 zł. Nie wiem, ile kosztuje teraz, ale oprócz samego programu trzeba jeszcze zainwestować też w dostęp u danego brokera, pośrednika, tak żeby mieć dane do tego Metastoka. Także jeżeli inwestujesz krótkoterminowo, bardziej aktywnie, robisz więcej transakcji w skali miesiąca, no to pewnie trzeba będzie zapłacić za jakieś zaawansowane narzędzia. Natomiast dla inwestora długoterminowego, dla którego horyzont inwestycyjny to jest od roku do kilku lat, myślę, że spokojnie wystarczą opóźnione notowania o 10-15 minut, które są dostępne na większości serwisów związanych z giełdą. Jakie mamy dzisiaj dostępne ETF-y na platformie GPW? Mamy ETF na WIG20, mamy ETF na NWIG40, czyli na duże i średnie spółki. Mamy ETF na DAX, na amerykański SP500 i mamy też ETF short na WIG20 1 do 1. Czyli jest to jak gdyby odwrotność ETF-u na zwyżkę. No i myślę, że bezpośrednio z notowanych ETF-ów na GPW to tyle. No chyba, że są jeszcze jakieś bardzo niszowe, które nie są mi znane, natomiast no, ja inwestuję i posługuję się tymi, które wymieniłem. Jak zatem kupuje się ETF na spadek, chcąc uczestniczyć w beście na WIG20? Robimy to dokładnie tak samo, jak kupowalibyśmy ETF na wzrost WIG20, tylko że tutaj zasada jest taka, że jest on odwrotnie skorelowany po prostu z ruchem indeksu. Natomiast jeśli chodzi o samą transakcję, to dokładnie tak samo, jakbyśmy kupowali akcję czy ETF na wzrost indeksu. Czyli WIG20 traci 1%, ETF zyskuje 1%. Tak. Dokładna odwrotność. Chciałem z Tobą porozmawiać o funkcji czasu w procesie inwestowania. Dlaczego czas jest najważniejszym elementem w tym procesie? Ponieważ czas pozwala rozegrać dany trend czy inwestycje czas tak naprawdę pozwala stwierdzić, czy mieliśmy rację inwestując w dane aktywa, czy tej racji nie mieliśmy. Trzeba pamiętać o tym, że giełda dyskontuje przyszłość i pewne zdarzenia, które mają miejsce teraz, będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Dlatego między innymi działa prawo popytu i podaży. Jeżeli w danym momencie, na danym aktywie nie mamy podaży, a mamy popyt, to konsekwencją będzie cena w przyszłości. To będzie wzrost ceny w przyszłości. Natomiast to, jak ten wzrost będzie długo trwał, zależy od tego, ile popyt zdołał danego aktywa przy konkretnej cenie zebrać. I w zasadzie tyle. Natomiast no, każda inwestycja wymaga czasu, by pokazać swój potencjał, bo to się wiąże i z kwestią gdyby zdyskontowania pewnych czynników makroekonomicznych i pewnych zdarzeń, które się dzieją teraz, a które będą miały swoje, tak jak wspomniałem, konsekwencje w przyszłości. Także
Myślę, że czas jest jednym z najbardziej obecnie niedocenianych czynników w inwestycjach, ponieważ wszyscy chcą zarobić szybko i dużo. I cały w zasadzie, wydaje mi się, trading poszedł w tym kierunku, żeby przede wszystkim grać na zmienności ceny i rozgrywać krótkoterminowe ruchy rynku z uwzględnieniem bardzo wysokich dźwigni. Natomiast inwestorzy zapomnieli, że tak naprawdę największe zyski wynikają z funkcji czasu. Zresztą to dość ciekawe, bo w przeszłości średnia długość trzymania akcji wynosiła około 7 lat. W tym momencie ten okres skrócił się nieraz nawet do kilkunastu dni. Jeżeli patrzeć na tą proporcję, to de facto największe majątki na rynkach kapitałowych były budowane poprzez długoterminowe uczestnictwo w hossie na tym rynku, nie poprzez spekulacje. Oczywiście, że tak. Zresztą nie, znikąd nie wzięło się powiedzenie, to chyba nawet Warren Buffett powiedział, że kapitał na giełdzie płynie od aktywnych do cierpliwych i cykle hossy i bessy są idealnym przykładem, jak to powiedzenie działa w praktyce. Tak naprawdę, jeżeli rozgrywamy cykl hossy, czyli od strefy długoterminowej wieloletniej akumulacji do strefy dystrybucji, to po drodze kapitały na danych klasach aktywów wymieniają się kilka razy w jakiejś części. Na każdym poziomie cenowym jest mnóstwo kupujących, mnóstwo sprzedających, którzy realizują jakieś swoje krótkoterminowe cele. Część z nich księguje zysk, jeszcze większa część księguje straty z tego tytułu. Natomiast najwięcej zarabiają zawsze ci, którzy są w stanie kupić aktywa tanio, przetrzymać przez cały okres hossy, a następnie sprzedać je w schyłkowej fazie wzrostu, kiedy ceny są dużo wyżej i na rynek napływa mnóstwo kupujących, którym te aktywa będzie można sprzedać. Największym kapitałem każdego inwestora jest jego wiedza oraz wypracowane mentalne podejście do rynku. Chciałem Cię zapytać, jakie książki o inwestowaniu warto przeczytać? Odpowiadając na to pytanie, chciałbym, abyś podzielił odpowiedź na książki o aspekcie praktycznym i książki psychologiczne, które trenują umysł i właściwe podejście do inwestowania. Trudne pytanie, bo książek o inwestowaniu jest całe mnóstwo i tak naprawdę no, z każdej z nich da się wyciągnąć, jeżeli wiemy czego szukać i rozumiemy to, co czytamy, da się wyciągnąć jakieś wartościowe elementy, które możemy wdrożyć w swoje inwestycje. Ja uważam, że taką bardzo praktyczną książką, natomiast trudną w odbiorze, bo to jest książka, która jest po prostu kobyłą, zawiera mnóstwo danych statystycznych, tabel, jest Inteligentny inwestor Grahama, Benjamina Grahama, czyli mentora Warrena Buffetta. Ja do tej książki podchodziłem na raty, ponieważ, tak jak wspomniałem, ciężko się czyta. Natomiast myślę, że warto, bo ona ujawnia esencję inwestowania w wartość i w to, co rzeczywiście można z rynków finansowych wyciągnąć. Kolejną uważam podstawową książką, nie wiem, czy jeszcze jest dostępna w sprzedaży, powinna być w Maklerskiej. To jest taka księgarnia internetowa z książkami o inwestowaniu na giełdzie. Jest książka Rafała Glińskiego. Nie pamiętam dokładnie tytułu, chyba Kontrakty, Akcje. Forex. Dokładnie. Na pewno są kontrakty w tytule i jest Forex w tytule. To jest książka, no nie tak gruba jak książka Inteligentny inwestor, natomiast pokazuje całą metodologię VSA z przykładami, z praktycznym wykorzystaniem fal Eliota i no właściwie wyczerpująco tej metody VSA uczy, przynajmniej o tyle, o ile można się tego nauczyć z książki. Jeśli chodzi, także według mnie to są dwie podstawowe książki praktyczne, które każdy inwestor powinien sobie przyswoić. Jeśli chodzi o książki, które bardziej skupiają się na psychologii inwestowania, to na pewno W trasie inwestowania Michaela Douglasa. Mistrzowska książka.
Tak, zgadzam się w pełni z tą opinią. Świetna książka o tym, jak wykorzystywać przewagi inwestycyjne, jak ustawić swój umysł do inwestowania na giełdzie i jak mentalnie nauczyć się bez emocji podchodzić do rynku. Oraz no, ta książka moim zdaniem pokazuje dokładnie to, co mentalnie odróżnia tą niewielką część inwestorów, która systematycznie na giełdzie zarabia, od tych, którzy systematycznie tracą. I pomaga stworzyć pewną płaszczyznę, na bazie której w ogóle można sobie tą przestrzeń stworzyć do prawidłowego zarabiania na rynku, do dobrego funkcjonowania na rynku. To prawda. Powiem tak, ja tą książkę czytałem kilka razy. Na pewno 3 razy od deski do deski, kilka razy sobie czytałem wyrywkowo różne rozdziały i powiem tak, jest tam mnóstwo psychologii, mnóstwo przykładów, dlaczego nasze zachowania na giełdzie są takie, a nie inne i z czego wynikają, z jakich, można powiedzieć, mechanizmów, które są wpajane każdemu człowiekowi przez całe życie i które działając w codziennym życiu kompletnie się nie sprawdzają w procesie inwestowania na giełdzie. Dlatego tyle osób ponosi porażkę. Polecam tą książkę, nawet jeżeli będziecie ją czytać i nie od razu do Was trafi, to myślę, że za trzecim, czwartym podejściem zaczniecie odkrywać no, całą esencję i całą wartość tej pozycji. Samo przeczytanie tej książki, pierwsze chociażby z takiego prawdziwego, głębokiego zrozumienia, pozwala stworzyć już jakiś szkielet konstruktu psychicznego, który tak, daje podstawy do... To prawda, natomiast ta książka nie zrobi za nas pracy. Podobnie jak żaden kurs inwestowania na giełdzie, żadne porady i żadne, można powiedzieć, e-booki nie zrobią za nas pracy, którą musimy wykonać we własnym umyśle, aby stać się skutecznymi inwestorami. Natomiast ta książka buduje fundament pod to, żeby zacząć nad sobą pracować. Natomiast no, za nas nie wykona tego, co najważniejsze. Kolejną książką, którą z czystym sumieniem mogę polecić i którą świetnie się czyta, bo jest to trochę biografia, a właściwie nie trochę, a całkowicie biografia, to jest książka Wspomnienia gracza giełdowego, która opisuje życie i całą aktywność na amerykańskiej giełdzie Jesse'ego Livermore'a, czyli jednego z największych spekulantów na Wall Street. Wydaje mi się, że często do niej wracasz, bo widzę ją w tle z tyłu za tobą. Tak, wracam do niej, bo ona jest, tak jak powiedziałem, świetnie napisana. Bardzo życiowa książka z wieloma przykładami ilustrującymi to, że Jesse no, upadał i podnosił się na rynku wiele razy. I potrafił stracić naprawdę ogromne pieniądze, a później te pieniądze odzyskać. I w tej książce dokładnie jest opisane, jak to zrobił. Dlatego uważam, że to jest bardzo dobra pozycja, żeby się nauczyć spekulacji i nauczyć tego, jak podchodzić do giełdy. Dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, śledź nasz kanał na YouTubie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.